Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników. Wynagrodzenie pracownicze może składać się z różnego rodzaju składników. Aby je zdefiniować, należy skorzystać z opcji firmy, pracownicy, inne, składniki wynagrodzeń. Program umożliwia tutaj dodanie trzech typów składników wynagrodzeń. Pierwszy z nich, pojedyncza kwota, może być wykorzystywany przy ustalaniu na przykład wynagrodzeń zasadniczych bądź premii, które są ustalane kwotowo. Składnik typu odliczenie może być wykorzystywany przy obciążeniach wynagrodzenia pracowniczego z różnych tytułów. Składnik z parametrem może być wykorzystywany podczas naliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Na podstawie tak zdefiniowanych składników możemy obliczyć wynagrodzenie dla pracownika. W tym celu korzystamy z klawisza składniki. Program sumuje wartości wszystkich składników i umieszcza je na dialogu wynagrodzenia. Składnik odliczenie odejmujemy na samym końcu. W ten sposób naliczyliśmy wynagrodzenie na podstawie składników.